W 2019 roku w schroniskach dla zwierząt przebywało ponad 100 tysięcy psów oraz ponad 30 tysięcy kotów. Z roku na rok statystyki rosną. Jednym z głównych powodów bezdomności jest wciąż mało popularna kastracja i sterylizacja. Z jednej kocicy tak naprawdę w przeciągu roku potrafimy mieć 3 mioty nawet. Każdy miot licząc po 5 sztuk, to jest około 15 sztuk. Dlatego tutaj miasto Ostrowiec rzeczywiście bardzo silnie walczy z tą bezdomnością, zwłaszcza wśród kotów. I tutaj jest szeroko rozprzestrzeniona akcja sterylizacji bezpańskich kocic. Rzeczywiście bardzo dużo kotów do nas trafia na taką sterylizację. Te społeczni opiekunowie kotów zgłaszają te koty do Urzędu Miasta i my tutaj w ramach umowy sterylizujemy te kocice. Ostrowieckie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Animals rocznie przyjmuje setki bezdomnych zwierząt. Rośnie świadomość społeczna, ale nadal w tej kwestii jest dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że u nas w gminie, w mieście ta świadomość jest coraz większa i się polepsza rzeczywiście, ale tak jak ze wszystkim jest jakiś ten margines, który... Jest mu to obojętne, margines ludzi nie chcą sterylizować i to te zwierzęta są tak same sobie zdane na łaskę. W niektórych samorządach istnieją możliwości ubiegania się o dopłatę do zabiegów kastracji lub sterylizacji. Z podobnych praktyk korzystają organizacje i stowarzyszenia Animals. Jeśli kogoś nie stać, zawsze może, jeśli ma takie zwierzę, czy jeśli gdzieś widzi, zawsze się może do nas zgłosić. Może się też zgłosić do miasta. Miasto jest przychylne i naprawdę u nas jest bardzo dobra polityka, jeśli chodzi o bezdomne koty i mnóstwo kotów przy pomocy gminy Ostrowiec wysterylizowałyśmy. I trzeba o tym pamiętać i się zwracać o pomoc, żeby tej bezdomności było jak najmniej. Zdaniem specjalistów sterylizacja jest zabiegiem, który ma duży wpływ na życie zwierzęcia, ale jak się okazuje, może mu uratować również życie. Zwlekanie z takim zabiegiem może nieść ze sobą skutki zdrowotne dla takiego zwierzęcia. Najczęściej wśród psów, chociaż u kocic też coraz częściej, po jakimś tam blokowaniu hormonalnym, rój czy cieczki, spotykamy się z ropomaciczem, czyli ropnym zapaleniem macicy, czy z nowotworami gruczołu mlekowego. Lekarze weterynarii zalecają, aby sterylizację bądź kastrację kota przeprowadzić w pierwszym roku jego życia pomiędzy 6 a 12 miesiącem. Dla psów zalecany jest termin między 7 a 18 miesiącem. Sam zabieg nie wpływa negatywnie na psychikę zwierząt, a często pomaga zapobiegać nowotworom i wybuchom agresji, zwłaszcza wobec innych zwierząt.